Czego więc brakuje w dzisiejszym retailowym WoWie? Wszystkiego. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, jest to materiał sponsorowany, nie ma co tego ukrywać, ale muszę tutaj od razu wytłumaczyć, że to, że płacą mi za nagranie tego filmu, nie znaczy, że wpłynie to jakkolwiek na moją opinię o The Burning Crusade Classic. O The Burning Crusade Classic zrobiłem już zarówno materiał związany z lore The Burning Crusade, jak i poradnik, jak zacząć i co trzeba wiedzieć o samym The Burning Crusade Classic. Oczywiście zachęcam do obejrzenia obu tych filmów. Od razu na starcie chcę zaznaczyć, że nie jestem jakimś wielkim fanem tych klasycznych wydań World of Warcraft. W sensie, dobrze, że wychodzą, ale i tak wolałbym, gdybyśmy dostawali regularnie więcej kontentu na retailu. Gdzie jest patch 9.1 Blizzard? No gdzie ja się pytam? No ale jest jak jest. Mimo to skusiłem się, by raz jeszcze w The Burning Crusade sobie zagrać, bo warto powiedzieć, że to właśnie w czasach TBC-ka, czyli 14 lat temu, zaczęła się taka moja pełnoprawna historia właśnie z World of Warcraft. I już teraz mogę wam powiedzieć, że nie żałuję, że wylevelowałem moją postać na 70 poziom i jestem w stanie w 100% stwierdzić, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by przynajmniej kilka rajdów oczyścić moim wspaniałym gnołem Mateuszkiem. Na którego mam nadzieję, że wysyłacie wszystkie pieniądze, jakie macie. Golemak, pamiętajcie. I nie. Nie jest to wina nostalgii. Nostalgia nostalgią, wiadomo, zawsze troszkę tam wpływa na to, jak spogląda się na jakąś produkcję, ale w przypadku TBC byłem sceptycznie nastawiony i nawet podczas samego levelowania nie czułem jakiegoś wielkiego fanu. Uważałem, że marnuje trochę mój czas, że to levelowanie mnie irytuje. A przynajmniej było tak na początku, ponieważ im dalej szedłem w las, tym bardziej doceniałem to, czym TBC było, jaki WoW był kiedyś i coraz bardziej porównywałem go do obecnego WoWa. WoWa, w którym nie ma co się oszukiwać, obecnie po pierwsze no nie ma za bardzo nic do roboty, a po drugie wiele mechanik, które były kiedyś oczywiste, po prostu zanikło. Mechanik, które moim zdaniem były po prostu niezbędne do tego, by gra rzeczywiście dawała fan. Może i rzeczywiście obecnie retail jest o wiele bardziej zbalansowany, o wiele lepiej przemyślany pod względem tego, co dana klasa ma robić, co dany spec ma robić, co także wpływa na o wiele płynniejsze doświadczenie z rozgrywki, ale jednak brakuje tego czegoś, brakuje tej RPGowości, RPGowości, którą The Burning Crusade wręcz wylewał ze swojego ekranu. Prosty przykład, wchodzisz do Hellfire Peninsula, no i widzisz Infernala, próbujesz więc użyć na niego swojego zaklęcia. Zaklęcia, które polega na tym, że podpala przeciwnika. Ale co to? Infernal jest odporny na podpalenie. Kiedy ostatni raz w retailu spotkaliśmy się ze stworzeniem, które jest odporne na jakiś typ obrażeń? No właśnie, było to dość dawno temu. I wynika to z tego, że w WoWie retailowym nie ma już tych odporności, nie ma rezistów, a moim zdaniem jest to duży błąd, bo chociaż te rezisty na pierwszy rzut oka wydawały się niepotrzebne i przykombinowane, to dodawały właśnie tej RPGowości. A przecież właśnie tym jest World of Warcraft, MMORPG. I wydaje mi się, że duża część graczy nie interesowała się WoWem tylko i wyłącznie ze względu na historię czy samorajdowanie, ale właśnie także przez tę RPGowość. RPGowość, której obecnie nie ma i moim zdaniem dzisiejsza retailowa wersja WoWa na tym po prostu cierpi. Retailowy WoW oczywiście ma swoje plusy, ale wydaje mi się, że mógł być o wiele lepszą grą, gdyby po prostu zaczerpnął z tego, co mieliśmy w przeszłości. W The Burning Crusade Classic questy grupowe to naprawdę questy grupowe i jest ich całkiem sporo. Zazwyczaj są to questy, które kończą jakiś chain questów. No i o ile rzeczywiście niektóre da radę zrobić samemu jakimiś pojedynczymi klasami, tak większość z tych questów już wymaga całkiem sporej liczby graczy, których musimy sami sobie znaleźć. To zaś buduje nam jakieś wyzwanie. To sprawia, że ten quest przestaje być zwyczajnym kolejnym questem do otaczenia, jak to ma miejsce w retailu, a zamiast tego zamienia się w jakąś przygodę. Z walką z jakimś większym lub mniejszym zagrożeniem. Wiadomo, większość z tych mobów i tak nie ma jakichś wielkich, skomplikowanych mechanik i wystarczy zebrać odpowiednio dużą drużynę, by takiego moba pokonać, ale nie zmienia to faktu, że taki mob bardziej zapada nam w pamięci niż to, co mamy w retailowym WoWie. Do tego przychodzi temat nagród, które dostajemy za różne questy, a questy te
często dają nam itemy, które niejednokrotnie są lepsze niż to, co możemy wydropić na jakimś dungeonie. Wszystko zależy od tego, czym gramy, no i jak gramy. Naprawdę bardzo się cieszyłem, kiedy staw, który otrzymałem za zrobienie areny z nagrand, okazał się o wiele lepszy niż jakikolwiek staw, który mogę wydropić do momentu robienia karazanu. Przynajmniej w przypadku mojej postaci. Jest to ciekawa nagroda, która rzeczywiście ma znaczenie i sprawia, że chcesz robić tę arenę. Ta arena nie jest już teraz tylko zwyczajnym ekspowiskiem, nie jest miejscem, gdzie sobie levelujesz postać. Jest to coś więcej, jest to coś, co nagradza ci itemem, który ma znaczenie później. Do tego dochodzą także itemy z poprzedniego dodatku, a raczej w tym wypadku z Vanilla World of Warcraft. Wiele itemów z Vanilla w TBC wciąż jest bardzo dobra. Niekiedy jest to najlepszy możliwy gear, jaki można zdobyć do momentu rajdowania właśnie. I moim zdaniem znów jest to coś, co mogłoby w WoWie także i dzisiaj się pojawiać. Moim zdaniem to, że my co patch, co dodatek dostajemy nowy gear, który sprawia, że ten poprzedni kompletnie nie ma żadnego znaczenia, jest po prostu głupie i niszczy jakąkolwiek przyjemność ze zdobywania tych itemów, bo skoro te itemy i tak przestają mieć znaczenie w kolejnym patchu, to po co je w ogóle zdobywać? Dzisiejszy WoW idzie w stronę bardziej dynamicznej rozgrywki, wyzwania, które wraz z kolejnymi patchami rośnie na sile, no i wymaga od nas powtarzania tego grindu. Podczas gdy tamten stary WoW, chociażby ten w The Burning Crusade, chociaż też miał elementy grindu, to jednak te elementy grindu miały gdzieś koniec. Moim zdaniem itemizacja w The Burning Crusade jest po prostu o wiele lepsza. Być może ktoś powie bardziej casualowa, no i skoro przy temacie casualizacji jesteśmy, to nie w sposób nie wspomnieć w sumie o tym, że na przykład takie rajdy czy instancje w The Burning Crusade są po prostu o wiele łatwiejsze. Wielu przeciwników starego WoWa mówi, że jednym z jego wielkich minusów było to, że był po prostu za łatwy. A ja uważam, że nie jest to tak naprawdę minus tego WoWa, ponieważ nawet pomimo tego, że rzeczywiście gra jest wyraźnie prostsza, jeżeli chodzi o przeróżne mechaniki, to jednak przyjemność tam się czerpie z czegoś innego. Przyjemność w tym klasycznym WoWie czerpie się z samego przygotowywania się do tego rajdu, z ubierania postaci, by móc na ten rajd pójść, z odblokowywania w ogóle wstępu na ten rajd, a potem sam rajd jest już formalnością i chociaż ma jakiś tam poziom trudności, to nie wymaga on od nas jakichś nadludzkich umiejętności, super zorganizowania czy mega zręczności. Każdy jest w stanie wraz ze swoją grupą to zrobić i jest to ten sam rajd, który robią także ci najlepsi rajderzy i to moim zdaniem też wpływa na to, że jakoś bardziej chce się rajdować. Kiedy wiesz, że ten rajd, który ty zrobisz, jest tym samym rajdem, który robią wszyscy inni, to jakoś od razu bardziej chce ci się tam iść, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. No bo gdy gram na Retailu i pomyślę sobie, że okej, mogę zrobić normala heroika, ale raczej nigdy mythic rajdu nie zrobię, bo nie mam gildii, albo po prostu nie mam czasu, żeby robić mythic rajdy, to gdzieś to zwycięstwo za pokonanie tego heroika rozmywa się, bo okazuje się, że to jest nic, że to w zasadzie nie ma najmniejszego znaczenia. I chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest taki totalnie z dupy przykład, to wciąż uważam, że takie bardziej casualowe podejście do tego rajdowania jest w przypadku World of Warcraft przynajmniej lepsze. I też nie można patrzeć na to, że ale WoW jest taki już od długiego czasu i już się nie zmieni, bo już nie dostaniemy tego, co mieliśmy kiedyś. I nie twierdzę, że musimy dostawać to, co mieliśmy kiedyś, ale fajnie by było, gdyby WoW ponownie zaczerpnął z tego, co w TBC mieliśmy, chociażby właśnie z tych RPGowych rozwiązań, których bardzo mi brakuje. Te questy, które chociaż miały bardzo prostą budowę, to niekiedy rzeczywiście wymagały od nas poświęcenia uwagi temu levelowaniu, a nie tak jak dzisiaj, że po prostu wbiegamy do lokacji, bierzemy milion questów, przebiegamy przez to wszystko i tyle. Zdaję też sobie sprawę, że jest wiele osób, które uważa, że levelowanie to jest coś, co trzeba odbębnić i tyle, no bo tak jest zaprojektowany dzisiejszy WoW, ale tak jak mówię, to, że dzisiejszy WoW jest taki, nie znaczy, że nie może się zmienić. Musimy patrzeć w przyszłość, a przyszłość może być optymistyczna, jeżeli tylko Blizzard będzie chciał rzeczywiście zaczerpnąć z tego, co kiedyś zrobił dobrze. Bo co by nie mówić, WoW do czasów Wrath of the Lich King był całkiem dobrze przemyślany. Chociaż niezbalansowany i miejscami bullshitowy, to jego sam gameplay, to jak była skonstruowana gra, była lepiej zaprojektowana i rzeczywiście tworzyła jakiś taki ciąg. A teraz każdy dodatek wydaje się zupełnie osobną grą, zupełnie osobną historią, zupełnie nowym, świeżym startem. I to moim zdaniem także nie wychodzi tej grze na dobrze.
Więc jak słyszycie, The Burning Crusade Classic naprawdę miło mnie zaskoczył, bo chociaż nie spodziewałem się zbyt wiele, to poczułem w WoWie znowu to, co w WoWie mi się podoba. Poczułem chęć odkrywania tego świata, poczułem chęć levelowania postaci, nawet mimo tego, że miejscami byłem już naprawdę na tę grę zdenerwowany i chciałem odpuścić, to jednak jakaś część mnie chciała dalej tego kolejnego wyzwania, chciała dalej męczyć się, żeby w końcu zdobyć ten 70 poziom, żeby móc w końcu nauczyć się tego kolejnego spela u Warlock Trainera, by móc w końcu udać się na jakąś lepszą instancję i tak dalej. W retailowym WoWie tego w ogóle nie czuję. Być może jest to jakiś problem ze mną. Tego nie wiem, ale jedno wiem na pewno. W TBC będę grał, bo po prostu moim zdaniem jest na ten moment o wiele lepsze, fajniejsze niż retailowy WoW. A przede wszystkim jest bardziej WoWowy niż to, co mamy obecnie. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.